Ze mną jest Harald Dingeman z firmy Link Polska. Harald, znany jesteś z tego, że jesteś miłośnikiem nowych technologii, miłośnikiem innowacyjnych rozwiązań. Powiedz mi, jak pod tym względem oceniasz polski rynek? Polski rynek jest nie taki rynek na przykład niż na przykład Holandia, gdzie Holendrzy bardzo chłonnie na nowoczesne i inne technologie, tak? Bardzo dużo rzeczy idzie od Stanów do Europy, do Anglii, później do Holandii, Dania, Szwecja i później na przykład jakieś, nie wiem, 2-3 lata później do Polski, tak? Moim zdaniem to są dwa powody, tak? Jeden, technologia ogólna, tak? To nie jest kraj bardzo technologiczny i bardzo innowacyjny. Jest rozwój, ale nadal nie w taki bardzo wysoki poziom. Drugi też koszty, tak? Bardzo często takie, to jest ryzyko. Polak, jak ja to widzę, trochę czeka, tak? Jest to sprawdzona technologia, tak? To próbujemy, tak? I w Holandii, okej, próbujemy, nie tak, okej, kolejne próby. So, jest różnica, ale też widzę, moje 20 lat teraz w Polsce jest inaczej, ale jeszcze nie tak nowoczesny, jak co ja chciałem, tak, żeby było. Czy Polacy z podobną rezerwą podchodzą też do rozwiązań w chmurze? Bo wiem, że ty jesteś orędownikiem takich rozwiązań. Wcześniej mieliście rozwiązanie Camera Manager, teraz Eagle Eye Networks, tak? To jest przyszłość, tak? Kiedy sprawdzimy to na SecureX, to więcej firm ma już produkty w chmurze. To jest dobry kierunek, na pewno bardzo wygodnie. Oczywiście nadal rynek polski jest bardzo na coax, tak? Okej, megapikselowa kamera, ale nadal używana technologia jak Concentric, tak mówiąc. Dlaczego nadal tutaj jest tani? Kolejny raz ceny. Drugi to jest wygodny dla instalatorzy, tak? Kiedy to są już produkty IP, to instalator już musi mieć więcej wiedzy. W nasze produkty, co my teraz mamy w chmurze, to jest trochę plug and play, a nie plug and pray, tak? Ja myślę, teraz to już jest ten moment, kiedy my mieliśmy camera manager, może być tak, że był trochę za wcześniej. Ale teraz już jest ten moment chyba, że Polska już akceptował takie technologie. Na pewno, kiedy to nie jest produkt dla Jan Kowalski, ale ja myślę, że sieci, tak, sklepy, jak nie wiem, zawsze mówię, no, różne discounty i tak dalej, dla nich to będzie bardzo wygodne. Kiedy oni widzą to, ja jestem pewien, że to idzie już bardzo szybko do góry, tak? Nie? Dziękuję bardzo za rozmowę.